nami są kolejne. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Snapcraft. Moi kochani, ja postanowiłem odrobinkę sobie tutaj pokopać, tak sobie mówię, zacznę tutaj, że tak powiem, kolejną ćwiartkę kopać na drugim poziomie, bo widzieliście przed chwilą przebitki, jak zdobywałem diamenty i mówię, no dobra, znajdę diamenty, zacznę, że tak powiem, nagrywać. No i szczerze mówiąc, ile tutaj pokopałem? Paręnaście sekund i są kolejne diamenciki. Super, zobaczmy, ile tutaj szczęścia na nas czeka. Jedna sztuka, dwie, trzy, cztery... I to tyle. Ale dobra, do 50 diamentów dobiliśmy. Co ciekawe, moi kochani, tutaj, że tak powiem, robiąc sobie ćwiartki, też natrafiłem na diamenty. Jestem mega ciekaw, ile mnie ich tutaj czeka. Patrzcie, jest tutaj jedna sztuka odkryta, więc może to być jedna sztuka, może to być 9 sztuk, albo i pewnie, i to jest właśnie najpewniejsze, coś pomiędzy 1 a 9, nie, 5, 6, mam nadzieję, że 9, no kurczę, im więcej, tym lepiej, więc patrzmy. Raz, już widzę, że będzie słabo. Dwa. Trzy sztuki tylko. Holender. No dobra. Łącznie 7 sztuk, tak? Dobrze liczę? Chyba tak. Więc całkiem myślę nieźle. Już mam tutaj 53 rudy wydobyte w ciągu, powiedzmy, jakichś 40 minut kopania, bo przyznam się szczerze, że troszeczkę tutaj poświęciłem czasu na rozkopanie tego terenu. Wcześniej z tej kopalni wyciągnąłem 35 diamentów, więc łącznie mam prawie 1,5 staka rud kolejne. A rozkopałem tylko ten teren, ten poziom i zaczynam rozkopywać tutaj sobie ten. Kurczę, 40 minut chyba przesadziłem. No dobra, powiedzmy około pół godzinki, bo szczerze mówiąc to strzelam ten czas. W ogóle nie patrzyłem na zegarek, po prostu zacząłem, mówię, a dobra, będzie do odcinka przynajmniej takie przebitki, jak znajduję diamenty. Ciekawostka, moi kochani, którą pewnie zauważyliście, umiejscowienie kamery. Jest dzisiaj gdzie indziej, dosyć nietypowo, bo green screen i to jeszcze nie w rogu, coś tu nie gra. Rzadko jest coś takiego chyba stosowane, ale podpatrzyłem to na jakimś zagranicznym kanale, nawet nie pamiętam niku. Ale gość nagrywa jakieś poradniki chyba do Minecrafta i tak dalej. I tak właśnie w tym miejscu mnie umiejscowiono kamerę i pod sobą taki pasek. Mówię, kurczę, spróbuję, jak to będzie wyglądało. I spróbowałem i teraz patrzę na podglądzie, że... tragedii nie ma, ale też nie wiem, czy jest rewelacja, dlatego prosiłbym was, abyście wyrazili swoje zdanie w prawym górnym rogu. Tu się kończy palec, green screen. Tam będziecie mieli wykrzyknik, czy coś takiego do zagłosowania w ankiecie i prosiłbym was o wyrażenie swojego zdania, czy takie umiejscowienie kamery wam pasuje bardziej, czy te, co było poprzednio w tamtym rogu. Całkiem muszę patrzeć na podgląd, bo ja tutaj mam odwrócone, lustrzane odbicie tej kamerki, przez co czasem, no, gubi się orientację w terenie, że tak powiem. Dobra, mam 1,5 staka diamentów, jak widzicie. Przy okazji sobie pozwolę wyrzucić to, co jest mi tu aktualnie niepotrzebne, czyli niemalże tu wszystko. A, to też jest kamyk. Dobra, stąd sobie wezmę troszeczkę redstone'a, a zresztą wszystkie rudy stąd wezmę. No i fajnie, polećmy, moi kochani, do bazy. O, udało się? Udało. Od ostatniego odcinka nic się w bazie tymczasowej nie zmieniło, prawdę mówiąc, oprócz tego, co tu się stało z żółwiami. Zobaczcie bliska. Nie mam pojęcia, co tu się stanęło, będzie trzeba chyba te żółwiki, niestety, wybić. No ale taka jest konsekwencja niedopilnowania tych żółwi, które się rozmnażają. No kurczę, dziwnie to wygląda. A skiutów mam dosyć sporo, jak widzicie. Tu się coś średnio stakowało. No dobra, 3,5 staka. Nie najgorzej, chociaż liczę, że będzie więcej. Raz porządnie jeszcze, że tak powiem, tu z trawą morską przyjdę. Wszystkie je tutaj ciachnę, one się porozmnażają. Pójdą jajka w ruch. O, skiuta podniósł kubaniutki. Lul. Jakim cudem? I to dwa. Ej, może tu gdzieś one leżą, bo tu pewnie... Tak, tu małe żółwiki na krawędziach urosły i zobaczcie, jakie straty by mogły być. 6 skiutów, ja pierdzielę. No dobra, dużym tutaj problemem jest to, że mamy tutaj płotek zamiast, że tak powiem, kolejnego bloku do góry, więc to też sobie poprawimy. Pewnie na live albo sam to poprawię, zobaczymy. No i mam nadzieję, że będzie to działało następnym razem znacznie lepiej. No dobra, mój błąd, przyznaję się, jest troszkę średnio przemyślałem tę farmę żółwi. Okej, nieważne. Skoczmy ludziska do magazynu, zobaczmy, ile łącznie mamy diamentów. Oczywiście nie liczymy tych rud, które mamy w naszym kanionie, w kopalni, na tej platformie. Oczywiście jest to tymczasowe, ozdoby z czasem to zabiorę. Ła! No, myślę, że to już jest ciekawy wynik. Mamy ponad 9 staków, 9,5. Podejrzewam, że jeszcze 400 diamentów mi brakuje i będę mógł wszystkie rozkopać. Ale to jeszcze przede mną sporo pracy.
Wszystko przyjdzie oczywiście z czasem. Dobra, sobie tutaj troszeczkę złotka wrzucę. Węgielek. Tutaj w ogóle ten węgiel z czasem też sobie chyba rozkopię. W ogóle patrzcie, ludziska, ile mam bloków szmaragdów. Jestem tak blisko osiągnięcia całego mojego celu. Dwóch skrzyni bloków szmaragdowych albo jednej całej podwójnej skrzynki. Jestem niesamowicie blisko i już się nie mogę doczekać, aż będę mógł się hełpić tym, że w końcu mi się udało. Myślę, że to całkiem niezły, sympatyczny wynik. Przy okazji, gunpowder jest on dla mnie niesamowicie cenny, więc sobie go tutaj odłożę. I moi kochani, powiem wam szczerze jedną rzecz. Chciałbym dzisiaj zacząć, a właściwie nie zacząć, tylko zrobić już farmę żelaza. Ja zacząłem ją delikatnie ogarniać. Za chwilkę wam pokażę, co dokładnie zostało zrobione, ponieważ jakby jedna czwarta całej farmy, czyli czwartka, została zrobiona. Pozostało mi tam już tylko doprowadzić trzech wieśniaków i oczywiście jednego zombie z name tagiem, tylko nie wiem, czy ja gdzieś tutaj jakiś name tag mam. W ogóle szkło zaczęło sobie już przepalać, powoli będę zbierał sobie oczywiście do naszej kopuły. Tu jakieś żelazo przepalam, bo też mam z tym żelazem biedę, ale na szczęście już wkrótce nie będę musiał o to się martwić, bo żelazo będę miał z farmy. Oczywiście przed rozpoczęciem budowy kopuły, moi kochani, chcę zrobić wszystkie farmy, których będę potrzebował. Czyli dla mnie priorytetem aktualnie jest farma żelaza i dzisiaj ją zrobimy. Następnie, myślę, że za jakiś tydzień zajmiemy się farmą mobów, potem farma wiedźm, no i na koniec farma insaków, czyli żeby mieć czarne szkło do kopuły. Czy jeszcze jakieś farmy zapomniałem? Chyba nie, chyba wszystkie te takie najważniejsze przed budową kopuły wymieniłem. No i wtedy będę mógł na spokojnie zająć się budową. Więc myślę, że kwestia miesiąca i od nowego roku lecimy z budową kopuły. Nice. Dobra. Tymczasem, moi kochani, co jeszcze miałem wam pokazać? Wiecie co? Zaprezentuję wam tę rzeczkę. Jakiś czas temu wspominałem wam, że udrożniłem rzekę. Rzeka oczywiście jest udrożniona w celu bezproblemowego doprowadzania, o tu widzicie takie dziwne przekopy, doprowadzania wieśniaków na mój spawn, bo będę oczywiście wieśniaków doprowadzał z mojej farmy. Wieśniaków, tylko że będę musiał delikatnie zmienić tory, bo tory gdzieś tutaj, z tego co pamiętam, przyjeżdżają, dokładnie. Będę musiał, szczerze mówiąc, zapomniałem to zrobić, mogłem zostawić już sobie to zrobić samemu przed odcinkiem, ale tory będę musiał doprowadzić aż tutaj, moi kochani. Wtedy wagoniki będą tutaj dojeżdżały, wieśniaka przerzucę do łódki i wtedy łódką ładnie na spawn. Więc pierwszym wieśniakiem za chwilkę się zajmiemy. Ale do tego będę potrzebował jeszcze sporo torów. Mam nadzieję, że coś mi zostało, bo szczerze mówiąc znaczną część moich torów zaniosłem sobie na spawn. Skrzynkę jakąś taką tutaj mam, no średnio jak widzicie. To wiecie co? I tak polecę sobie teraz na spawna. Zaprezentuję wam, jak to się prezentuje. I przy okazji weźmiemy sobie nasz shulker box z torami. Oczywiście, dlaczego na spawnie wybudowałem farmę? Większość z moich widzów pewnie będzie o tym doskonale wiedziała, ale w Minecraft mamy coś takiego jak chunky spawn. Powoduje to, że niektóre elementy, że tak powiem, gry, mam tutaj na myśli wieśniaki i tak dalej, golemy, działają na chunkach spawnu, czyli cały czas, bo doskonale pewnie wiecie, żeby farma działała, musimy przy niej być. Farma żelaza jest jednym z tych wyjątków, która działa bez potrzeby, że tak powiem, stania przy niej. Czyli ja mogę sobie być u mnie w bazie, czy w bazie tymczasowej, gdziekolwiek na świecie, ta farma non-stop będzie mi produkowała żelazne golemy, czyli farma żelaza będzie działała. Czy ja źle poleciałem? Kawałek. Dobra, bo to się znajduje tutaj, jeszcze rusztowania nawet zostały. Dlatego też zawsze buduję sobie farmy żelaza na spawnie, bo będzie ona już do końca gry na tym świecie produkowała mi żelazo. Wkrótce na live w ogóle zajmiemy się stworzeniem pozostałych trzech ćwiartek tej farmy, no i oczywiście ogromnego, fajnego sortownika na oczywiście żelazo, no i najpewniej róże. Chociaż zostawię sobie może jedną taką podwójną skrzynię na róże, w razie jakby mi potrzebne do czerwonego barwnika, a reszta pójdzie do lawy. No. Moi kochani, jeżeli chodzi o samą farmę, to ja nagrałem jakiś czas temu poradnik na moim kanale, link znajdziecie najpewniej w przypiętym komentarzu albo w opisie, więc tam szukajcie. No i farma działa tylko i wyłącznie na Java Edition, żeby potem nie było pytań, czy na PS4, czy Xboxie, czy innym dziwnym, dobra, bez tego dziwnym, czy na innym Minecrafcie to działa. Nie, farma działa tylko na Java Edition, ponieważ na Java Edition została wprowadzona najnowsza mechanika działania, spawnowania golemów, czyli kiedy wieśniak się boi, wówczas jest w stanie pojawić? Zespawnować żelaznego golema i z tej właśnie mechaniki tutaj będziemy korzystać. Chodzi o to w tym, że na te łóżka muszę dać wieśniaki. Inaczej, czekajcie, sobie tutaj wskoczę na rusztowanie. Dokładnie, na tych łóżkach będą stały wieśniaki. Tu jeden wieśniak, tam drugi, już tutaj pomiędzy tym, tak? Nie, tu gdzie jest, o kurde, coś spierniczyłem. Zaraz. Chyba tak. Tak? Zaraz, bo ja tutaj nie jestem teraz pewien. Nie spierniczyłem. Dobrze jest.
Myślałem, że nad łóżkiem jest szkło. Nie, wszystko dobrze jest. Tu będzie jeden wieśniak, tutaj drugi, a tutaj będzie stał trzeci. W kompostowniku będzie zombie. Dzięki temu mechanizmowi, który co jakiś czas, że tak powiem, wymienia to szkło będzie przy tym pistonie, a to będzie tutaj. Tutaj tak jakby zombie straszy tych wieśniaków i przez co oni się boją i spawnują golemy. Z tego co pamiętam, na minutę są z jednej takiej ćwiartki cztery golemy? Chyba tak, co 15 sekund z tego co pamiętam. Czy się mylę? Albo na minutę jeden, albo cztery. No tu już nie pamiętam, bo jakiś czasem budowałem tę farmę na poprzednim moim świecie. Niemniej jednak farma będzie dosyć wydajna. O, właśnie się zmieniło. Wtedy tutaj się odblokuje temu wieśniakowi zombiak. On się będzie bał i wiecie, zaspawnuje golema, golem ratuje mnie. A golem niestety nie będzie miał jak uratować go przed zombim. Ponieważ pojawi się tutaj. I chwilę mu to oczywiście zajmie. Ale po jakimś czasie spłynie w tym miejscu. Tutaj będzie lawa. Spłonie. No i, jak się mówi, stonks z żelazem. Ale to dla mnie. I tak mniej więcej to będzie działało. Największym problemem chyba nie będzie dla mnie przetransportowanie tutaj wieśniaków, a znalezienie zombiaka, nazwanie go name tagiem i wrzucenie do tego kompostownika. Chociaż też myślę, że na spokojnie się tym dzisiaj zajmę. Zatem, moi kochani, mam nadzieję, że za chwilkę się tym zajmiemy. Myślę, że wieśniaków sami sobie, znaczy inaczej, że wieśniaków sobie razem przetransportujemy, a zombie nie do końca razem, bo ja sobie to nagram sam, że tak powiem, będą to przebitki, bez mojego głosu, bez mojego... I po prostu jak już będzie to w miarę działało, albo, że tak powiem, już tego wieśniaka tutaj, czy tam zombiaka dostarczę, to wtedy się usłyszymy. Ale to oczywiście w dalszej części odcinka. Teraz bym poleciał... inaczej, wziąłbym sobie te tory, nie to, to, tutaj mam właśnie moje zapasy torów i sobie dotransportujemy do brzegu rzeki, następnie chociaż jednego wieśniaka razem sobie tutaj damy, a potem resztę myślę, że zajmę się sam. Czekajcie, czekajcie, czy ja mam aż tyle tutaj niebieskiego lodu? To jest niebieski lód? Ja pierniczę, patrzcie ludziska, jakie złoże! Akurat niebieski lód bardzo rzadko się pojawia w powiedzmy w większych złożach, nie chyba 30 sztuk, a tu jest kilka staków, ale zarąbiście, a tę górę będę musiał sobie rozkopać. Jakoś ją sobie ładnie oznaczę. Czekajcie, nie będzie coś takiego. Ale super, niebieski lód jest mega rzadki. Wow, rzadko się coś takiego zdarza. Nice, a widzicie, takie właśnie popierdółki z niebieskiego lodu, tam dosłownie cała góra, zarąbiście. A tyle razy tu latałem i nie zauważyłem tego, no trudno. Dobra. Ja tu jeszcze mam pochodnie oczywiście, które mi pozostały z kopania, to sobie na razie schowam. W ogóle ludziska często się mnie pytacie o te teksturki, jak one się nazywają, na te elytre. No to są elytre oczywiście, że tak powiem, w designie skrzydeł Fantomy. Paczka nazywa się w ten oto sposób, Phantom Elytra, myślę, że znajdziecie. Ale ja generalnie planuję zrobić sobie taką własną paczkę z kilkoma, że tak powiem, zmienionymi teksturkami. Między innymi do tej paczki bym chciał wrzucić te skrzydła elytry. Między innymi paczkę, która zmniejsza mi deszcz, bo na live'ach niestety na Facebooku powoduje deszcz coś takiego, że nie da się oglądać. Jest taka pikseloza, że no, chyba więcej frajdy sprawia szczypanie się niż oglądanie tego. Zatem właśnie z tej paczki korzystam. No i kilka właśnie innych, że tak powiem, tekstur, na przykład z paczki Dawida, bo ten mi na to oczywiście pozwolił. Między innymi łóżka z twarzami mobów i tak dalej. To wszystko będę chciał sobie wrzucić do takiego mojego tekstur paka, z którego sobie będę korzystał. I tu jest właśnie problem. Nie jestem pewien, czy ja będę mógł wam taki tekstur pak udostępnić, ponieważ no, chociażby te skrzydła nie są moje. Ja je pobrałem, no i że tak powiem, udostępniałbym jako swoje, no tak średnio, tu chyba nawet i prawa autorskie działają. Wtedy albo bym mógł wam udostępnić całą paczkę bez tych skrzydeł, albo w ogóle wam jej te nie udostępni. I tutaj mam właśnie mały problem, bo nie do końca wiem, jak to działa w kwestii tekstur. Bo szkoda by było przywłaszczyć sobie te tekstury i udostępnić jako własne, mimo że nawet pewnie bym mówił, że no to nie są moje tekstury, to jest zbiór różnych przydatnych dla mnie tekstur. No to autor tych skrzydeł z elytrą mógłby się na mnie troszeczkę pogniewać, a ja na pewno tego bym, moi kochani, nie chciał. Dlatego nie wiem właśnie, jak będzie wyglądała ta kwestia z tymi teksturkami, więc póki co raczej wam tego nie udostępnię. Jak się co nieco w tej kwestii dowiem, jak to działa, no to wtedy będziemy myśleć. I albo wam udostępnię całość i na przykład, nie wiem, dam informację, że skrzydła elytry są cudze, albo właśnie udostępnię wam to bez nich, bo akurat jeżeli chodzi o teksturki od Dawida, to on żadnych problemów z tym na szczęście robić nie będzie, bo już z nim gadałem, zatem fajnie. Okej, okay. Nie wiem jak daleko ja szczerze mówiąc mam tutaj się przebić, więc przebiję się, no kurczę, mogłem zerknąć na koordynaty, no mój błąd. No dobra, dojdźmy do jakichś, nie wiem, 1160, czyli jeszcze plus minus jakieś 30 kratek, cholera, mi się tutaj rozwaliło. I spróbujemy, że tak powiem, wykopać się w górę. Być może akurat już będziemy w miejscu, gdzie jest rzeczka. Jestem już na
No dobra, 50 kratce. Kurczę, przez chwilę już tak się rozglądałem, czy może gdzieś tu diamenty nie będą, no ale diamenty na 58 poziomie? Nie wydaje mi się. Dobra, zobaczmy gdzie ja jestem. To jest węgiel. Wiem, będzie ciemno. Już oświetlam i patrzymy. Jak daleko jestem od mojego celu? Ej, dobra. Dobra, dobra. Myślę, że jeszcze 10 kratek i będę mógł się ładnie wkopać. Wkopać do góry. Dobra, jeszcze tu kawałek zajdę. Ciach, 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 ciach. I super. Tu jeszcze stentyguję. I powoli wchodzimy na górę. Dobra, może już nawet być tutaj. Nieważne. Najwyżej kilka kratek będzie po powierzchni szło tych torów. Ale chyba nawet nie będzie specjalnie takiej potrzeby. No dobra, kilka będzie. Ale to żaden problem. Jest mega dobrze. Cholera, szczerze mówiąc, może zrobić się tu gorąco, bo tu jest ciemno, jakieś moby chodzą. Dobra, będzie co będzie. Pyk, pyk, pyk. Ja tutaj szybko podbiegnę. Jak daleko są tam tory zasilające? No niby niedaleko, ale ja dla pewności dam tutaj jeszcze kolejne 7, bo nie wiem, czy wiecie, najbardziej opłaca się dawać 7 torów napędzających. Dlaczego? Jest jakaś taka dziwna mechanika. Może nie tyle, co więcej torów spowoduje mniejsze rozpędzenie, ale chyba to jest, że tak powiem, najlepszy stosunek ilości torów do mocy, jaką możemy uzyskać w wagoniku. No i takie 7 torów spokojnie wystarczy na stack zwykłych torów, żeby czy to gracza, czy to jakiegoś właśnie wyśniaka spokojnie dotransportować. Więc polecam, można zaoszczędzić troszeczkę złota. Ja od wielu lat z tego korzystam i działa jak należy. No przy takich oczywiście, że tak powiem, górkach warto dać już tutaj kolejne tory, bo ten stack może nie wystarczyć, bo jednak to jest spowolnienie. Niemniej jednak na prostych sprawdza się to idealnie. Dobra, jeszcze raz, dwa, trzy. Coś tu nie pykło. I teraz dajemy zwykłe tory. Ciach, ciach, ciach. I tu nawet bym... Holender jasny, spadaj! Spadaj, gościuniu. Ja sobie pójdę się kimnę, bo cholery można dostać. Pójdę się kimnę przy okazji, wezmę... O, myślałem, że ładnie się zmieszczę. Szkoda. Pójdę sobie od razu, wezmę łódki. I pierwszego wieśniaka przetransportujemy sobie od razu na spawn. Tam sobie zrobimy jakieś rusztowanie i spróbujemy go zostawić już na łóżku. Więc czym najlepiej byłoby sobie budować rusztowanie? Oczywiście, że dyrtem. Najszybciej się go niszczy i jest pod tym względem chyba najlepszy. Ja wywalę to, poszukam jakichś łódek. Albo jestem ślepy? Nie, jestem ślepy, są. Dobra, nieważne. Biorę to. Ciach, ciach, ciach i jeszcze tylko sobie podłączę tam na końcu jakiś, znaczy podłączę, postawię jakiś bloczek, żeby te wieśniaki jak się rozpędzą, nie wpierniczyły się do wody i się nie utopiły. No i najwyżej właśnie, żeby tu się zatrzymały. Tu będzie łódka, tu będzie łódka, tu będzie łódka, tu będzie łódka, działa. No i wszystko powinno śmigać. Dobra, jeszcze tutaj dam kratkę. Wait, czy mam tutaj minecarty? Mam. No dobra. Śmigamy. Zobaczcie, jak to się zapierdziela. No i właśnie tym wam udowodnię, że 7 sztuk napędzających torów wystarczy, żeby co najmniej stack zwykłych torów móc przejechać. Nie jestem pewien, czy to działa na wersji Bedrock Edition, ale podejrzewam, że powinno. Dobra. Też sądzę, że kilka wieśniaków już tutaj powinno być. Przynajmniej było jakiś czas temu, jak tutaj patrzyłem. Nie wiem, jak wielu. Dobra, jest przynajmniej jeden. Więc żaden zombie też raczej ich nie zabił. To my robimy w ten sposób, że tutaj pozwolimy jednemu z nich wsiąść, on się cofnie, a my śmigamy teraz, że tak powiem, fajerwerkami. No to wyścig! Kto pierwszy przy łódce? No pewnie, że ja, a może nie? O kurde, nie, raczej wyprzedzę. To akurat zobaczymy, jak on ładnie tutaj wystrzeli z tej dziury. Ciach. Słuchamy, słuchamy, czy jedzie? Cisza na razie. Ale go, kurde, wyprzedziłem. Dalej cisza. Jej! Przyleciał. Dobra, kolego, nie świruj. Ja cię tutaj wrzucę do tego, do łódki. Ciach, ciach, ciach. No. I teraz właśnie płyniemy sobie tą rzeczką. Chyba w 2 odcinki temu jeszcze to miał być ostatni odcinek maratonu, ale maraton nie pyknął, bo średnio dobiliście łapki w górę. W ogóle pamiętajcie, Liska, łapki w górę są kluczowe do kolejnych odcinków. I to nie jest coś takiego, jak ktoś mi zarzucił, że jestem nieuczciwy, bo ja sprzedaję odcinki za łapki w górę. Sądzę bardziej, że to jest transakcja nie tyle, kurde, niewiązana, nie to słowo, kompletnie nie to słowo. To jest transakcja barterowa,
nie wiem nawet jak to nazwać, teraz mi kompletnie słowo wyleciało z głowy, ale chodzi o to, że wy dajecie coś, a ja wam dam dwa razy więcej, więc wy możecie dać, kliknąć tą łapkę w górę, no ile to dla was są, 2 sekundy, więcej czasu w sumie poświęcicie chyba na załadowanie się filmiku niż właśnie na kliknięcie tej łapki w górę, a one są dla mnie mega ważne. Oprócz tego, że pozycjonuje to filmy, dzięki temu YouTube bardziej będzie je pchał do góry w algorytmach, dzięki czemu więcej osób dowie się o tej serii, a jest to dla mnie mega ważne, no to również to jest gdzieś w głowie. Ja wiem, że to jest dziwne. O, a propos, tutaj się przebijałem, widać takie brzydkie sztuczne pogłębienie, i znaczy pogłębienie, poszerzenie i rozlanie wody. A dobra, nieważne. To jest gdzieś ludziska w głowie. Dużo chętniej ja nagram kolejny odcinek serii, która ma pod ostatnim odcinkiem, no nie wiem, powiedzmy 100 tysięcy wyświetleń i 15 tysięcy łapek w górę, niż odcinek serii, która ma, nie wiem, 150 tysięcy wyświetleń, ale powiedzmy 5 tysięcy łapek w górę. Bo to pokazuje, że jednak na tych łapkach, inaczej, że ktoś się mniej zaangażował w ten film, bo kliknąć, obejrzeć, no to żadna sztuka w sumie, ale kliknięcie łapki w górę powoduje, że pokazuje, że widz jest zaangażowany i pokazuje tak, o kurczę, ta seria mi się podoba, łapka w górę, chcę tego więcej. Jest to motywujące. Ja wiem, że to jest dziwne, że to są tylko liczby, one nic nie dają. To nie jest tak, że nie wiem, jeden like to 10 groszy. No kurde, bym sporo kas miał. Czy tam grosz, czy cokolwiek. Nie, nawet się kopa za to nie dostanie. Po prostu to satysfakcjonuje. Pokazuje twórcom, co, że tak powiem, widzom bardziej się podoba. Teoretycznie lajki są od tego, żeby pokazywać, czy materiał się podoba, czy nie. Ale niestety YouTube sam sobie strzelił w kolano i potem jeszcze w głowę i tak dalej. Tym, że spowodował, iż łapki w górę pozycjonują filmy w górę. Dobra, 2 razy w górę się powtórzyło, ale nieważne. Chodzi o to, że im więcej łapek, tym lepsze pozycjonowanie dla twórcy, więc no koniec końców może i tak te, i też wpłynąć na zarobki, ale uwierzcie mi, że nie jest to dla mnie kluczowe. Dla mnie dużo bardziej kluczowe jest właśnie ta satysfakcja, że widzę, że komuś moja praca się spodobała. Pozwólcie, że jeszcze odchodząc na chwilę od tego tematu, tutaj sobie przebiję przejście, bo też tak jest troszkę ciasnawo. W ogóle dam radę tędy przepłynąć, czy to mi pójdzie na dno? Dam radę, okej. Wracając, tak, faktycznie to się koniec końców może, nie musi, ale może przełożyć na zarobki. Ale ja nawet bym mógł udowodnić, że w tym wypadku nie chodzi mi o pieniądze, że mógłbym, nie wiem, pod odcinkami, albo inaczej, jeżeli odcinek poprzedni by miał dużo łapek w górę, nie wiem, bym mógł dawać nawet mniej reklam. W ogóle czasem reklam jakby, nie wiem, osiągnął powiedzmy, nie wiem, 10 tysięcy łapek. Bo to nie chodzi o pieniądze, to chodzi o to, żeby ludzie się dowiedzieli o tej serii. Ja uwielbiam Snapcrafta, dzięki czemu czuję, że robię to, co kocham, robię coś, w czym jestem naprawdę dobry, no bo nie oszukujmy się, w survivalu akurat jeżeli chodzi o polskich twórców, jestem jednym z lepszych chyba pod względem właśnie survivalu. Może nie podbudowanie, bo ja akurat buduję to bardzo przeciętnie, ale jeżeli chodzi o survival, zobaczcie, zaraz cała podwójna skrzynia szmaragdów. Niedługo będę miał 1000 rud diamentów, i z czego, nie wiem, po rozkopaniu może będę miał 2500 diamentów, 3. To jest niesamowitym wynikiem, wręcz rekordowym. Mnóstwo czasu musiałem na to poświęcić i jeszcze mnóstwo na to poświęcę. Ale warto, bo ja chcę udowadniać dalej, że jestem dobry w survival. Poprzedni Snapcraft pokonałem i przede wszystkim zdobyłem czaszki na pokonanie 40 liderów na raz. Co też raczej chyba jeszcze nikomu w Polsce się nie udało. Kolejny, że tak powiem, no dobra, to już jest akurat połączenie i budowania, ale też troszeczkę survivalu, no to wybudowanie bazy na tym świecie. Możesz w mordę, no właśnie tego się bałem. Czekajcie, zaraz wrócę do tematu. Cyk, 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 cyk. Tutaj muszę go ładnie wypchnąć. Niech on tutaj wyskoczy. A i będę musiał zalać to chyba wodą. Czekajcie, wyskoczy, 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 wyskoczy. Może być ciężko, ale koniec końców powinien dać radę. Proszę, 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 nie świruj pawiana. O cholera. Dobra, może zrobię coś takiego. Też wątpię, czy to coś mi da. Chwilka. O, 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 to, 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 to. Coś to dało. Dobra, super. Ten świat to będzie baza oczywiście w Kopule. Chyba największa, jaka została wybudowana, no w Polsce na pewno, ale nie wiem, kto na świecie mógł na survivalu wybudować znacznie większą kopułę. Jeżeli wiecie, to podeślijcie koniecznie. No moja będzie miała wymiary albo 201 na 201, albo 221 na 221. Zależy mi na tym, żeby na pewno liczba była nieparzysta. I to jest kolejny, że tak powiem, powód, że inaczej. Kolejna rzecz, w której chcę udowodnić, że jestem najlepszy. Dlaczego?
Też nie wiem. To jest wszystko w głowie. To daje mi satysfakcję, radość. Ja się cieszę, jak na przykład mnie doceniacie, mówicie, piszecie, o kurczę, ty Jimmy, ty jesteś naprawdę dobry, ja bym nigdy coś takiego nie zrobił. Naucz mnie budować, naucz mnie jak grać w Minecrafta i tak dalej. To jest niesamowicie miłe. Ja to uwielbiam. Kurczę, przyznam się szczerze, że ja założyłem ten kanał, żeby być docenionym. Dlaczego? Za czasów jeszcze, kiedy RoxMB moim zdaniem miał swój złoty okres nagrywania. I mówię tutaj o czasach jeszcze przed założeniem tego kanału. Czyli przed seriami z mapek, jakimiś wszechstronnymi seriami. No akurat dla mnie Roxu, którego serdecznie pozdrawiam, i tak tego nie oglądasz. Roxu akurat w tej kwestii był dla mnie królem, królem Minecrafta, jeżeli chodzi o survival. Zobaczcie, ja dalej kontynuuję survival, czyli tak jakby jego spuściznę po tym. On miał serię Minecraft Extreme Adventures. Kochałem tę serię. Założyłem ten kanał, oczywiście chamsko mu podpierniczyłem tę serię, znaczy inaczej, kopiowałem od niego. I to chamsko. Bazy różne, zresztą obejrzyjcie sobie kanał, inaczej kanał, co gadam, film na moim kanale, który nazywał się 2 lata kanału TGMe. Tam zrobiłem podsumowanie wszystkich moich budowli, jakie wówczas wybudowałem. I większość, no może nie większość, ale duża część, nawet i designu bazy i tak dalej, stylu, była wzorowana na bazach Roxa. Ja wtedy uważałem, że potrafię ładnie budować, co z perspektywy czasu wydaje mi się nawet nieśmieszne, a wręcz komiczne. Ale ja chciałem się tym dzielić, ja chciałem poznać opinię ludzi, żeby powiedzieli mi, czy ładnie według nich buduję, czy co mogę zmienić, czy generalnie jakiś potencjał we mnie jest. Dlatego też założyłem ten kanał, by móc się tym chwalić, bo oczywiście genezą tego kanału było nagrywanie serii Let's Play i w sumie do tej pory jest, czego efektem jest odcinek serii, którą teraz oglądacie. I do czego piję w tym całym moim monologu, moi kochani? Chodzi o to, że survival i budowanie, chociaż cały czas twierdzę, że zbyt dobry w budowaniu to ja nigdy nie byłem, chociaż kiedyś mi się wydawało inaczej, ale mogę na pewno powiedzieć, że jestem dobry w survivalu i ja chcę cały czas to pokazywać. Chcę zachęcać ludzi do grania na survivalu, dlatego też zawsze tak piętnuję osoby, często też właśnie youtuberów, którzy grają na nieuczciwym survivalu, bo moim zdaniem jednak to wpływa troszeczkę negatywnie na osoby, które grają na survivalu, no bo on skopiował sobie itemy, to ja też mogę, bo to nie ma w tym nic złego. No niby nie ma nic złego, no bo twój survival, twoje zasady. Ale jednak moim zdaniem pielęgnowanie tego czystego survivalu to jest coś, może nawet nie tyle co ważnego, bo to jest za duże słowo, ale jest to coś, co warto robić. Z pewnością moim zdaniem warto pielęgnować czysty survival, dlatego ja chcę go bardzo promować. I też z tego względu, o kurde, z tego względu dla mnie seria, boże, seria Snapcraft jest niesamowicie ważna. Aha, teraz! Teraz to se możesz. Dobra, widzicie co ja zrobię? Na razie ja usunę ten bloczek i zrobię tutaj coś takiego. No mam nadzieję, że na razie mi tego to nie ukradnie. I na szybko teraz muszę stąd tego wiśniaka wypchnąć. I właśnie tak wygląda sytuacja związana z łapkami, moi kochani, w górę. Niesamowicie mi na nich zależy, bo chcę, żeby ta seria była oglądana cały czas. Czy ma tutaj jakieś łóżko? No nie, mam jedynie u góry. Więc pozwólcie, że ja sobie na szybko tam skoczę i się kimnę, bo już się ciemno zrobiło. A jeszcze przede mną dużo roboty. A już ile? Blisko pół godziny nagrywam odcinek. Łóżko jest zajęte. O cholera. Chyba muszę to zniszczyć. Mam tu siekierkę? Mam. O cholera. Nie, tu mam. Jedny. Ale jestem dzisiaj zakręcony. Jest godzina prawie druga. Ale akurat mam chwilę czasu, więc postanowiłem nagrać, bo chciałem, żebyście mieli na pewno odcinek na jutro. Czyli na dzisiaj w sumie. Czekajcie, to musi być w ten sposób, tak? Na to wygląda. Okej, czy wszystko będzie okej? Ja jeszcze się upewnię, żebym jest 100% pewność. Jak nie, no to oczywiście pistony wyciągnę. Ja już dawno nie budowałem tej farmy. Na Snapcrafcie 3 troszeczkę mi ona jednak problemów co prawda sprawiła. Ale nie powinno być tutaj aż takich problemów. Przynajmniej mam nadzieję, że tak nie będzie. Okej, zróbmy tutaj właśnie dojście. Coś nie pykło. Śmigaj, gościu, śmigaj! I mi się tam ładnie zatrzymaj. Super. Nie dolecę! Nie dolecę! Dolecę. Hej. Dobra. To robimy teraz tak, bo to jest dosyć ważne. Tutaj ładnie wypierniczam to. Wezmę od razu sobie łopatą to, wytentyguję. Super. Na razie sobie skoczę do tego miejsca. Tutaj szkło, tutaj to. No i wystarczy, że to upierdzielę. Uwaga! Chwila prawdy. On powinien zostać na tym łóżku i zastał. Super. O to mi właśnie chodziło.
teraz mogę tak na dobrą sprawę sobie tutaj tego kolesia sprowadzić. No może inaczej, żeby mi tutaj ładnie tory się wtentegowały. Super. Tutaj dam sobie kawałek dyrta. Tu się zatrzyma, zniszczę. No i taka sama sytuacja. To z wieśniaków będę miał bez problemu już ogarniętych. Gorsza sprawa będzie oczywiście z zombiakami. Znaczy z zombiakiem jednym. Czy mam jeszcze tu jakieś pochodnie? Tfu, pochodnie. Fajerwerki. Cholera, mam 5 sztuk tylko i muszę przy pomocy tych 5 sztuk tutaj się z powrotem dostać. No nic, nieważne. W ogóle mam łódkę? Mam. Mam nadzieję, że już teraz takich problemów nie będzie. No dobra, to ja, moi kochani, śmigam kolejnych wieśniaków. A i szczerze mówiąc, mam nadzieję, że udało wam się i nie jest to dla was problem, że zostawiliście tą łapkę w górę. Obiecuję, że odwdzięczę wam się kolejnymi odcinkami ze Snapcrafta. Tymczasem widzimy się za chwilkę. I bez fajerwerek. No i super, robi się ciemno, a ja wieśniaków już sprowadziłem do farmy. Co ciekawe, każdy jest inny. Tutaj mamy sawannowego, tam zwykłego, a tutaj pustynnego. Historia jest taka, że te dwa oczywiście są z mojej farmy na sawannie, a ten trzeci był w tej wiosce tuż przy oceanie, więc oszczędziłem parę minut żmudnego dostarczania kolejnego wieśniaka, więc fajnie, jak to się mówi, profit. Super, że idzie noc, ponieważ została ostatnia część, którą muszę tutaj ogarnąć do rozpoczęcia działania farmy, czyli sprowadzić tutaj zombiaka. Zombiaka, wieśniaka w sumie brzmi podobnie, ale jednak to nie to samo. Więc zrobimy tak, ja spróbuję go dostarczyć, jeżeli wpadnie do kompostownika, nazwę go name tagiem i on już tam zostanie permanentnie. Pójdziemy spać, no i zobaczymy, czy farma zacznie działać. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Tymczasem ja sobie biorę name tagi tutaj do łapki, nie pytajcie dlaczego, jakoś tak pierwsze słowo, które mi przyszło do głowy, jak miałyby się te zombiaki nazywać, to właśnie coś takiego. Mam 4 name tagi i mam nadzieję, że żadnego więcej nie zmarnuję, bo oczywiście chodzi tutaj o to, że 4 ogólnie zombie będę potrzebował do farmy. Kurczę, zombie wieśniak. To jest dobre pytanie, czy to będzie działało razem, w sensie z tamtymi. Powinno. Dobra, zombie wieśniaka do jednego damy. Będzie przynajmniej fajnie, oryginalnie. To będzie bardzo specyficzna ćwiartka, coś czuję. Cholera! Okej, nic nie stało. Cholerny szkielet. Przestań! Przestań, bo ci wpierdzielę. No, dobra. Zabieramy tego wieśniaka. Znaczy zombie wieśniaka. Patrzcie, tamte wstały. Coś chyba wyczuły, że się kroi. Dobra, super. Spokojnie dookoła, żadnych innych mobów. Genialnie. O to właśnie mi chodzi. Chodź tu, przyjacielu. Znaczy, jeszcze nie przyjacielu, ale mam nadzieję, że wkrótce. No. Idealnie wszystko tutaj na razie idzie. Na razie przynajmniej. Możesz ty w mordę. Dobra, muszę zawrócić. I jeszcze raz. Czy ładnie się tu zatrzymał? Gdzie on? A, o kurde. Albo jest... Nie, no... Która jest godzina? No, w pół do trzeciej. Trochę mi zajęło dostarczenie tutaj tych wieśniaków. Kurde, nie wiem, albo jestem ślepy, albo on dopiero jak na chwilę, tak, że tak powiem, zabrałem z oczu ten widok, to się tutaj pojawił. Nie wiem, nieważne. Jeżeli wszystko dobrze obmyśliłem, wieśniak powinien wpaść do kompostownika. Jeżeli nie, próbujemy znowu. Uwaga! Kurde. Nie! Szuszczy w łobuzie! Zostaw go! Kurde, ale zrąbałem! Nie mówcie mi, że on zdech, że ten wieśniak zginął. Nie zginął. Chodź tu, przyjacielu, nie bój się, ja tu idę spać. Ale zrąbało mi się. Orzesz ty w mordę. Bo ja wątpię, że on teraz ładnie tutaj mi wróci. On będzie się bał, zostanie, chyba że czekajcie. Zrobię jeszcze to inaczej. Ale mi się zrąbało. Dobra.
Muszę uważać, żeby on jakichś specjalnie dużych obrażeń nie dostał. Super, w łódce się aż takie chyba nie dostaje. Dobra, czekajcie, żeby nic mi go tutaj nie zjadło. Wiecie co? Nie wiem, czy zrobić, czego budować. No niby szkoda nocy, bo potem czekać kolejne kilkanaście minut na kolejną noc, to ja spróbuję może go obudować. To może nie będzie tak źle. Jeju, ale się wściekłem, ludziska. Ale się wściekłem. Czegoś nie do końca tam nie zabudowałem. Dobra, który to spadł? Nawet nie wiem. Chyba środkowy, jeżeli środkowy. O, golem działa! Ale jajca! Hej, dobra, przynajmniej wiem, że farma będzie działała. Super, najważniejsze. Dobra, wróćmy do tematu. Tak, środkowy poleciał. Okej, to bez problemu powinienem go tutaj zaraz przetransportować. Cały czas oczywiście będę obserwował, czy nic go nie chce zjeść. Jeju, ludziska, ale fail. Ale fail. No ale trudno, no zdarzają się. Mylić się jest rzeczą ludzką. Czegoś tam nie zatentegowałem. Prawdopodobnie właśnie tutaj powinienem też to zaurować. Okej, przy kolejnej próbie powinno być znacznie lepiej. Trzymajcie kciuki, ludziska, teraz, żeby wszystko poszło zgodnie z planem. Ale się wściekłem, no nie powiem, że nie. Ale dobra, tragedii nie ma. Tragedii nie ma. Najważniejsze, że chyba bez problemu go tutaj z powrotem dotransportuję. Tylko nie zombie. Pająk, spadaj! Dobra, zdechło mu się, super. I teraz tak, ja tutaj zamknę, żeby jakby co to mi on nie uciekł. Niech on wypadnie z tego, z tej łódki i prosto do wagonika. Tam będzie mu ciepło i bezpiecznie. No dobra, ciepło to może niezbyt, bo to jednak jest na zewnątrz, ale nie powinien narzekać. Stację roboczą ma? Ma. Jeść ma? Nieważne. Dobra. Kurde, to jest... Czy jestem ślepy, czy on się przesiadł? Ja pierniczę, dobra, i tak pół biedy. Tragedii nie ma jakby co. Ja sobie tylko go tutaj inaczej przetentyguję. Ale teraz pytanie, czy on się przeniósł, ten sawanowy, czy jestem taki ślepy i ja nie zauważyłem go? Jeżeli ślepy jestem, to ze zmęczenia od razu mówię. Nie mam usprawiedliwienia. Ale nie, dobra, na taką głupotę nie ma usprawiedliwienia. Mój błąd, przepraszam. Się zachciało mi nagrywać odcinki na wieczór, ale bardzo mi zależało, żeby pojawił się on dzisiaj, no i mam nadzieję, że się pojawi. Dobra. Ciach, ciach, ciach. I teraz w ten sposób musimy go tutaj przetranstentegować. Dobra. Ładny wieśniak, mądry. No kto jest dobrym wieśniaczkiem? No pewnie, że ty. Dobra. Tu robimy to w ten sposób. Okej. Okej, ludziska. Chwila prawdy. Uff. Chyba uratowałem sytuację. Dobra. Chwila prawdy teraz, czy jeżeli dam... W tym miejscu, kolego, przesunie się odrobinkę. Proszę. Odrobinkę. Dobra. Bałem się, że go zrzucę. Jakbym go zrzucił, to ten odcinek idzie do kosza. Jeżeli to oglądacie, to znaczy, że go nie zrzuciłem albo coś innego wykombinowałem wtedy. Uff, dobra, siedzi. Tutaj też zamknę. Próba numer dwa! Czy będziesz tu jakiegoś zębiaka? Tam. Wolałbym gdzieś bliżej, szczerze mówiąc. O, kurczę, wiecie co, ja w ogóle bym tam im oświetlił. Przynajmniej tak na szybko. No, to raczej dopiero księżyc wschodzi, więc jeszcze czasu odrobinkę mam. Nie, czy zachodzi? Zaraz. Ty tam, to chyba zachodzi. Orzesz ty w mordy, mało czasu. Mało czasu stało, to pierniczę na razie to oświetlenie. Tylko sprowadzić zombiaka tu muszę. Cholera, poznikały. Tam pierdzielnik jest, ale to za daleko. Tu jest pierdzielnik, dobra. Tego spróbujemy. A pozostałych wtedy mobów... pozostałe moby, które będą chciały mnie zaatakować, będę musiał likwidować. Dobra, powinno być w miarę okej. Ciach. Dobra. Dawaj, kolego. Przyjacielu ty mój piękny. Super. No, nawet do łapki możesz coś dostać. W sumie nie jestem pewien, ale chyba jest taka mechanika w Minecraft, że jeżeli mob weźmie coś do łapy, to on wtedy już nie znika. Przez to nawet bym nie musiał dawać mu name taga w sumie. Ale dla pewności dam. Dla pewności. Jak wolisz tędy, to dobrze. Bylebyś do wagonika wsiadł. No, mądry wieśniak.
Otóż to, o to mi właśnie chodzi. Kurczę, faktycznie widno już się robi. Trzymajcie kciuki, ludzisko, bo to ostatnia szansa tej nocy. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, kolego. Okej, tragedii nadal nie ma. Z tym, że to dalej nie jest to, o co mi chodziło. Wpadnij do kompostownika, proszę, 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 proszę. Dobra, chwila prawdy, ludziska. On z czasem powinien mi wskoczyć do tego kompostownika. Szkoda tylko, że naprawdę z czasem. Nie, kurde! Ojej, może zdążę, może jeszcze zdążę. Jeszcze raz, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, kolego. Tylko na szybko, kombinować muszę. Dobra, bo zaczynam panikować. Zaczynam delikatnie panikować, a panika jest tutaj raczej niewskazana. On powinien normalnie tam wpaść. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Tak, 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 tak. Nim się zajara, nim się zajara. Gdzie ja mam wagonik? Tutaj. Chodź tu, chodź tu, kolego, chodź tu. No, 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 no. Chodź tu, mój piękny kolego. Nie, on się jara już. Ludzisko, on się jara. Spadaj, do góry, do góry, do góry. Kurde, ja nie mogę. Czemu? Przecież to działało jakiś czas temu. W sensie, jak jeszcze robiłem tę farmę u siebie na Snapcrafcie, to jest ta sama wersja. Co się stało? Dlaczego? Ja pamiętam, że zostawiałem tutaj tory na kompostowniku i on przez te tory się zapadał. Holender jasny. No słabiutko. Mega słabiutko, ludziska. No za bardzo... Czy zaraz, zaraz, teraz nie jestem pewien, czy ja... Dobra, wiecie co? I tak będę musiał jeszcze zerknąć na mój poradnik, bo w sumie nie wszystko zapamiętałem z budowy i z nagrywania go. I zobaczymy, w czym ja jakiś błąd popełniłem. Za chwilkę się zobaczymy, jak już pewnie będzie znowu noc i mam nadzieję, że teraz już bez problemu uda mi się wszystko skończyć. Więc widzimy się za chwilę. Nie no, widoki są tutaj przepiękne. Okej, robi się ciemno, wypatrujmy kolejnych zombiaków. To myślę, że dobrym pomysłem byłoby odlecenie stąd na pewną odległość, żeby tutaj pojawiły się w okolicach farmy jakieś wieśniaki zombie. Cały czas mi się dzisiaj mylą wieśniaki z zombiakami. Nie wiecie czemu. Dobra, mamy creeper. Jest! Oh yeah! Dobra, to jest dobry znak. To jest, ludziska, dobry znak. To musi się udać teraz. Zerknąłem oczywiście na mój poradnik i faktycznie zrobiłem pewnego babola. Ale za chwilkę wam wytłumaczę, jakiego nie w tę stronę. Nie w tę stronę, przyjacielu mojej kozy. Śmigaj goście do góry. No, wio, poszedł. No. I mam nadzieję, że zaraz będę mógł wam powiedzieć, oh yeah, farma skończona i działa wyśmienicie. Dobra. Chodzi o to, że ja tutaj muszę usunąć, że tak powiem, ten bloczek. Tutaj te ścianki nie były niepotrzebne, tylko nie były potrzebne. Najpotrzebniejsze są tutaj te bloczki. I teraz, według poradnika mojego, po zniszczeniu wagonika powinno wszystko śmigać. Chwila prawdy. Chociaż się boję. O, nie pykło. Żeby nie uderzyć zombiaka. Yeah! Moi kochani, działać będzie. Dopiero, mam nadzieję. To wywalamy, to śmigamy w ten sposób. I proszę bardzo. Farma chyba będzie działać jak ta lala. Yes! Kurde, od razu zaskoczyła. Genialnie! Genialnie! No to co, ja już jedynie tylko mogę rozpierniczyć teraz tutaj to rusztowanko. Śmigać do bazy po trochę lawy, żeby te golemy się tam na bieżąco spalały. I chyba już jedynie pozostało mi się niesamowicie cieszyć, że przynajmniej... Wiecie co, ludziska? Ja chyba na dziś kończę. Nie, ludziska, nie mogę teraz tego zakończyć, już pod sam koniec. Niestety zostało mi niewiele czasu, ale wpadłem jeszcze na jeden prosty, mam nadzieję dobry pomysł, a mianowicie nad tym zombiakiem dam półblok, który mam właśnie tutaj. Jednak mnie te moby denerwują, ludziska, to sobie na nie zdajecie sprawę, ale okej. Jak widzicie, tu dosłownie istny Meksyk się dział. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Gdzie moje fajerwerki? No ciśnienie to mi się dzisiaj już chyba... Znaczy dzisiaj, tej nocy już mi się chyba z 3 razy podniosło. Ale okej, ludziska, trzymajcie kciuki, żeby tym razem się udało, bo jak nie, to będę wściekły. Naprawdę. Uwaga, chwila prawdy, tu ładnie zatentegowany. Już sobie w ogóle przygotuję półblok. Wpadł, super.
i teraz nie powinien mieć szans stąd się wydostać. To on go uderzył? Mam nadzieję, że nie. Dobra. I teraz prawdziwa chwila prawdy. Czy to będzie śmigało jak powinno, czy nie? Ja na razie nie będę całego rusztowania niszczył. Bo przed chwilą musiałem z powrotem te schodki stawiać, dobra? Bo te golemy chyba są tutaj jakby... Tak, działa! O kurde. Przez ten półblok już zombie nie powinien wyjść. A farma będzie śmigała chyba jak należy. I zdążyłem jeszcze tej nocy. Ale ciśnienie mi się dzisiaj już tyle razy podniosło już... Uff. Ale dobra, nieważne. Nie będę tutaj zdradzał swoich, że tak powiem, słabości względem jakby swojej cierpliwości, bo dzisiaj moja cierpliwość do granic możliwości została wykorzystana, sprawdzona, jak to się mówi, a tak, no, powiedzmy przetestowana, ale najważniejsze, że chyba wszystko w końcu działa. Nie mam przy sobie nawet wiaderka z lawą, żeby sprawdzić, jak to śmiga. Więc za chwilkę to zrobimy. Jeszcze jedna taka drobna, ważna rzecz. Jakbym tego nie zrobił, pewnie bym średnio był z tego powodu zadowolony. Czekajcie, mam jeszcze tutaj trochę dryta. Mam. Chodzi oczywiście o nazwanie tego zombiaka. Pykło, pykło. Dobra. Tutaj schodek wywalę. I on sobie tu już będzie na spokojnie siedział. Ojeny, nareszcie ludziska. Chyba śmigać będzie wszystko. Chyba. Jeszcze się upewnię, czy czasem gdzieś tutaj może kolejny golem nie leci. Tak, żeby mieć stuprocentową pewność, że wszystko zrobiłem dobrze. I chyba troszeczkę się pomyliłem, bo raz na 40 sekund leci golem, nie na 15. Raz na 10 sekund będą leciały, że tak powiem, jak będę miał tutaj 4 odnogi. To ogólnie ta farma będzie produkowała jednego golema na 10 sekund, co jest fenomenalnym wynikiem. Ale do tego wyniku jeszcze będziemy musieli troszeczkę, że tak powiem, poczekać. Działa, okej. Wkrótce na live, nie wiem czy dzisiaj raczej wątpię, ale raczej jutro. To zależy jeszcze, czy wyrobi się oczywiście z odcinkiem na dzisiaj. Jeżeli nie, to właśnie kiedy to oglądacie jest to dzisiaj. Śledźcie informacje na karcie społeczności. Odbędzie się live, na którym troszeczkę właśnie podziałamy względem tej farmy żelaza. Pewnie co nieco pobudujemy w wiosce, bo już tam zostało mi naprawdę niewiele do skończenia. Więc myślę, że może być ciekawie. I tak, moi kochani, jeżeli chodzi o live na Facebooku, póki co nie zamierzam wracać na YouTube'a. Więc niestety dla osób, które, że tak powiem, postawiły mi ultimatum, albo wracam na YouTube, albo przestają mnie oglądać, decyzja należy, moi kochani, do was. Dobra, ja jeszcze zobaczę, czy mam gdzieś tutaj może jakieś fajerwerki, chociaż podejrzewam, że już raczej specjalnie mi ich dużo nie zostało. Tu mam jeszcze 5 gunpowderów. No spoko, niech będzie od biedy. Sobie jeszcze wezmę 5 papierów, wykraftujemy zaraz fajerwerki. Będzie 5? Będzie. Idealnie. Dobra, ciach. Ciach. Tabliczki chyba tam powinny mieć, jak nie to sobie na szybko wykraftuję. Przyda mi się tutaj chociaż jedno wiaderko lawy. Dobra, sobie zgarnę stąd. I śmigamy ludziska tutaj. Nie, w tym kierunku jednak dobrze. Początkowo leciałem, śmigamy od razu na spawn, plus minus kilka sekund mi to zajmie. To jest właśnie ta wioska, z której zgarniałem sobie tego trzeciego wieśniaka. Tutaj taki jeden sobie żył, a mówię, co tak będzie sobie samotnie, biedny, tu się męczył. Niech ma trochę towarzystwa i niech trochę popracuje. Będzie i szczęśliwy, i użyteczny. Dobra, jak daleko mi to jeszcze zostało? Kawałek, zaraz będzie widać właśnie farmę. Ciach. Dobra, plus minus jakieś 200 kratek, czyli... No... Tyle, ile będzie moja kopuła miała. Ja pierniczę, to ja aż takiego bydlaka chcę wybudować? Nie, no aż tak dużo to nie. Dobra. Po prostu po ukosie lecę i źle policzyłem. No dobra. Zobaczmy, czy się kolejny może golemik pojawił. Pojawił się, ale się zatrzymał. Tu będą one się zatrzymywały, bo jak widzicie, tutaj mają taką przestrzeń swoją wolną. Ale jeżeli tu z czterech stron już będę miał takie, powiedzmy, dolewy, odlewy, no po prostu woda będzie spychała, no to tutaj też będzie woda, tu też będzie woda i tu też będzie woda, tak sobie jak na tych kratkach, więc golemy nie będą miały tutaj szans się zatrzymać. Dobra, potrzebuję tabliczek. Kurde, mam nadzieję, że te golemy mnie nie zabiją. Tu mam tabliczki, dobra. 9 będę potrzebował, super. To zrobimy to, moi kochani, w ten sposób. Tu oczywiście na tym poziomie będą hopper, więc myśląc przyszłościowo... O kurde... Czekajcie, tak, tu będą hopery, tu musi być kratka wolna, tabliczka, lawa. O, żeż ty wy mordę, czy ja dam radę na takiej wysokości dać te tabliczki? Powinienem dać bez problemu, okej. Nie o to chodziło. Ale spoczko. Teraz tu raz, raz,
Teraz tutaj idę, ale nie. I tutaj jeszcze po jednej tabliczce. O tak, o to właśnie, moi kochani, chodzi. Super. Teraz tutaj bierzemy lawę. Hej! Chcę tylko słyszeć, jak żelazo mi leci. No pewnie, że nie usłyszę. Bo one nie stoją na hopperach. Nie chcecie wiedzieć, która jest godzina. Ale dobra, nieważne. Będę musiał ich się wyzbyć metodą, że tak powiem, bolesną. Wręcz gorącą. A mianowicie wezmę tę lawę. Ile dam radę ją zgarnąć jeszcze? Nie! Wow. Dobra, to, żebym się wrąbał. Ciach. I zrobimy to w ten sposób, że ja tutaj będę wylewał lawę. Chwilę poczekam. I na spokojnie one powinny sobie tutaj powolutku ginąć. Właśnie, właśnie, właśnie. Mówiłem przed chwilą o hopperach. Czy ja je tutaj mam? 6 sztuk. Dobra, to sobie do 9 wykraftuję. Gdzie mam craftingę? Ho, ho, ho. Tak jakby nie ma. Kawałek drewna na crafting. To, tu będę miał akacjowe deski. Dobra, koniec końców. Zaczyna się wszystko układać w happy end. Albo jak było kiedyś w jednym z paradokumentów, babka na koniec powiedziała, lubi kiedy na koniec zawsze jest szczęśliwy happy end. Więc my dzisiaj mamy szczęśliwy happy end. Jakkolwiek bezsensownie by to nie brzmiało, ludziska. Dobra. Super. Przy okazji pierwsze żelazo by się przydało, dlatego nie chcę, żeby to się zjarało, ale ostatecznie, no powiedzmy, że to będą pierwsze straty. Jak to będzie problem, to wszystkie... Wszystkie sobie zjaram wtedy. Podniosłem też tapki? Chyba tak. Dobra, tutaj te maki sobie dajmy. Ciach, ciach. No i to mi się chyba podoba. Super. Chyba giną pierwsze, znaczy pierwsze, kolejne. Pierwsze to już zginęły dawno. Dobra. Wiem, że to jest troszeczkę nawet irytujące dla niektórych zapewne, ale no muszę. Muszę po prostu to zrobić. W ogóle, który mamy dzień? 817. Wow. Patrzcie, ludziska. Ja myślę, że będę u siebie w tej tymczasowej wiosce do 1000 dnia co najmniej. No i spoko. W ogóle taka ciekawostka. Jeżeli jesteście ciekawi, czy wasz ulubiony youtuber, który nagrywa survival, jest uczciwy, nie cheatuje i tak dalej, to jedną z rzeczy, po których możecie poznać, czy cheatuje, właściwie czy włącza sobie na przykład time set day, jest liczba dni. Jeżeli ma liczbę 0, to znaczy, że cheatuje. Jeżeli ma, właśnie nie wiem, tam jak ja, 800, 1000 czy kilka tysięcy, to znaczy, że grają uczciwie. Nie jestem pewien, jak to wygląda na serwerach, ale wydaje mi się, że bardzo, bardzo podobnie. Że też jak się używa komendy time set day czy coś tam, to się to resetuje. Co jest akurat spoko, dzięki temu możecie zweryfikować, czy osoba, która gra na survivalu, gra uczciwie, czy nie. Dobra, tu się troszeczkę, jak widzicie, zablokowało. To ja sobie tych golemów tu wrzucę. Oczywiście zapomniałem się tam hoppery postawić. Za późno już jest, ludziska, dla mnie na nagrywanie chyba. Ja się starzeję. Kiedyś to i o 7 rano, nie śpiąc całą noc, mogłem nagrywać bez problemu, a teraz patrzcie, jakie tutaj głupoty robię. Jeszcze mi się okaże, że mnie zabije. Może być kruchutko. Może być kruchutko, dobra. Nie wezmę tej lawy. Albo dobra, wezmę w ten sposób. Uff, już w mordę. Giń. Dobra, nieważne. Powolutku, powolutku, po cichutku i to kończymy. Tutaj to mi akurat nawet już na tym żelazie nie zależy. Ale nie chcę, żeby mi się lawa jakoś specjalnie rozlała. O, chyba spaliłem sobie te sztabki. Trudno. Niedługo będę miał kilka skrzyń podwójnych bloków. I z nich pewnie będziemy co nieco budować. Super. Fajne są właśnie pomieszczonka, na przykład do farmy mobów, farmy wiedźm. Właśnie z bloków żelaza. Może i nawet ten magazyn tutaj zrobimy z bloków żelaza. Zobaczymy. Chciałbym, żeby wyglądał na pewno ciekawie. Może cały ten teren wyłożymy sobie blokami żelaza. Nie, żartuję. Pamiętam, jak robiłem sobie takie podobne przedsięwzięcie, ale to było na StarCraftie drugim. Zrobiłem sobie niewielką wyspę z bloków żelaza i to było strasznie kosztowne. A co dopiero tutaj? Nie warto. Dobra. Teraz dajmy sobie tutaj bloczki. Tutaj i wierzę, że wszystko... troszkę spieńczyłem. Wierzę, że wszystko będzie śmigało. Śmigało jak należy. Więc ja jeszcze zrobię na razie coś takiego. Bo koniec końców i tak niestety... A niestety muszę tutaj wylać lawę.
Szybciutko, dobra. Udało się. I tutaj biorę na przykład szkiełko. To zabieram. Jest idealnie. No dobra, moi kochani, chyba farma zacznie działać. O nie. Dlaczego on się tutaj zespawnował? Trzeba coś będzie tutaj wykombinować. On się pojawił na tym... Na tym bloku stacji roboczej. Damy na tym te latarnie. Czyli te lampy, tak? Jak gdzieś mam, tutaj dokładnie. To wtedy on się nie powinien na nich pojawiać. Ale dobra, najważniejsze, że wszystko działa. Kurde, nawet Ender Chesta nie mam, żeby jakoś zestrzelić. Tutaj mam jedynie łuk. Ale to chyba mi specjalnie dużo nie da, nie? Ewentualnie może jak go tak trafię, to on spadnie. Chyba nie do końca. No nic. I tak muszę wziąć Ender Chesta. Ale moi kochani, najważniejsze, farma śmiga jak należy. Dzięki wam wielkie za oglądanie. Ja idę zaraz się myć i spać, bo już jest tak późno. Zmontuję chyba, jak wstanę rano, wyrenderuję i wrzucę. Właśnie, żebyście już mieli tego samego dnia. Bo już nie mam siły montować, a troszeczkę tego chyba do montowania będzie. Trzymajcie się, moi kochani. Do usłyszenia. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.